give up your strength for about 24 hours. Okay, say the next 24 hours. And Meg here is free as a bird. And say, witajcie, bobasy. Kiedyś gry disneyowskie cieszyły się naprawdę sporą popularnością. Były oparte na animowanych filmach i odnosiły sukcesy. Lata 90. były tego doskonałym przykładem, jak chociażby Myszka Miki, Kacze Opowieści, Aladdin, Król Lew, a potem był właśnie Herkules, który wyszedł tydzień przed premierą filmową. Oczywiście Herkules był już na moim kanale oraz miał już swój gameplay, ale recenzją tego nazwać nie można było. W opisie macie spakowane dwa archiwalne filmiki, których już na moim kanale nie ma. Jak już wspominałem wcześniej, gry disneyowskie są oparte na filmach animowanych, które trafiły na duży ekran, a fabularnie mamy tutaj to samo co w bajce. Tytułowy Herkules pozostanie pozbawiony swoich boskich mocy i zostaje zesłany wśród ludzi. Musi udowodnić swojemu ojcu Zeusowi, że jest prawdziwym bohaterem, aby tym sposobem odzyskać swoje boskie moce i dołączyć do innych bogów na górze Olimpu. Po drodze napotkamy wiele ciekawych momentów. Walkę z Hydrą, Centaurem, Cyklopem, które będą w postaci bossów. Oczywiście gra oferuje o wiele więcej, to jednak naszym głównym celem będzie Hades, władca umarłych, który jest odpowiedzialny za utratę naszej nieśmiertelności. Herkules The Action Game jest dwuwymiarową platformówką, ale ma w sobie elementy 3D, co na tamten czas było swojego rodzaju ewolucją. Bo wcześniejsze gry od Disneya były stricte 2D bez jakichkolwiek elementów 3D. Choć grafika bazowała na sprite'ach, to podczas widoku 2D była możliwość pójścia w głąb planszy albo w głąb ekranu. Pamiętam, że za Bajtla zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Zwłaszcza, że w szkole na informatyce grałem w Króla Lwa albo w Aladdina, które były niestety 2D. Standardowo w tego typu grach zbieramy monety, skaczemy nad przepaściami, omijamy pułapki, walczymy z bossami. I co mnie osobiście zaskoczyło, nie każda plansza polega na biegnięciu w lewą albo prawą stronę ekranu, aby dobiec do końca poziomu. Będą nawet w momenty, gdzie widok z 2D zmieni się na widok z zapleców bohatera na takie 2,5D i polega to na biegnięciu przed siebie, omijając tym samym różnego rodzaju przeszkody. I mimo iż dalej widzimy sprite'ową postać przed ekranem, to było równie sporo elementów wykonanych w całości w trójwymiarze, które nawet dzisiaj cieszą oko. Tutaj przychodzi mi na myśl Crash Bandicoot, gdzie przebieg rozgrywki i zmiana widoku z 3D na 2,5D jest trochę podobny, z tym wyjątkiem, że tam gra była w pełni trójwymiarowa. Będą nawet etapy, gdzie polatamy na Pegazie i postrzelamy do przeciwników, którzy będą nam przeszkadzali. Tak więc urozmaicenie rozgrywki będzie i jest dalej na przyzwoitym poziomie. Oczywiście w grze będą swojego rodzaju szukajki w postaci dodatkowych liter imienia naszego bohatera. Jest to nie tyle co znajdźka, co element, który pozwoli nam na zapisanie stanu gry na karcie pamięci albo na dysku twardym. Trochę to dziwne, ale odniosłem wrażenie, że twórcy gry chcieli w ten sposób zmotywować graczy, aby eksplorować etapy i wydłużać rozgrywkę do maksimum. Mamy również alternatywę w postaci odszukania wazonów. Cztery wazony uformują nam hasło do obecnego etapu gry. Jeżeli nie zdobędziemy ani jednego, ani drugiego sposobu, no to po naszym zgonie musimy zaczynać grać od samego początku. Sposób zapisu rozgrywki to według mnie chyba jedyna wada tego tytułu. Oprócz tego oczywiście na planszy znajdziemy monety. Jeżeli uzbieramy ich setkę, otrzymujemy dodatkowe życie. Ale jeżeli znajdziemy małego Herkulesa, nasz pasek życia powiększy się. Znajdziemy jeszcze niebieskie coś, co w grze figuruje jako apteczka. Są oczywiście jeszcze inne bonusy w postaci zdobywania innych mieczy, które strzelają ognistymi kulami albo zadają obrażenia od elektryczności. Są to mocne bronie i są bardzo ograniczone. Ich magiczny ładunek szybko się zużywa, dlatego warto używać ich na mocniejszych przeciwników, a nie na byle kogo. Herkules The Action Game nie jest trudnym tytułem, jest to oczywiście staroszkolna platformówka, ale teraz takie gierki są na topie. Dobrym przykładem jest tutaj Rayman Origin, który wyszedł parę lat temu. Jeżeli poznamy mechanikę gry, co i jak, to nawet młodsi gracze nie powinni mieć problemu, pod warunkiem, że są cierpliwi. Jeżeli twoja pociecha ma napady szału, to albo powinna grać pod twoim nadzorem, albo lepiej niech w ogóle nie odpala sama tej gry. Muszę przyznać, że walki z bossami są nieco trudnawe i kłopotliwe,
bo nie zawsze jest oczywiste, jak mamy pokonać danego przeciwnika. Często metodą prób i błędów dojdziemy do słabego punktu bossa i w określony sposób go pokonamy. Moje pierwsze zetknięcie z tym tytułem to rok 98, jeszcze na PSX-a i pirackiej wersji, gdzie wszystko mówione było po niemiecku. Taką miałem grę w takim języku, a niektóre kwestie faktycznie w tym języku brzmiały naprawdę komicznie. Oczywiście jak na grę disneyowską przystało, co etap będziemy mieli wstawki z kinowego filmu, który ogląda się przyjemnie. Sama gra jest kolorowa i jaskrawa, nie postarzała się aż tak bardzo. Dalej świetnie wygląda, może byłoby inaczej, gdyby animacje i postaci 2D były gorzej wykonane, to wtedy powrót do tej gry byłby naprawdę trudny. Ale że wszystko jest naprawdę dopracowane, a w dniu premiery i w erze PSX-a gra zachwycała swoją grafiką, to nawet dziś śmiało można do niej wracać. Grę polecam z czystym sercem. Wraca się do niej naprawdę super. Z początku stanowi problemy, ale po zapoznaniu się z mechaniką gry, gra się przyjemnie. I dla dobra waszego i waszych telewizorów, to radzę mieć na uwadze młodszych graczy, jak grają. Bo tak jak mówiłem, tytuł do bardzo łatwych nie należy, ale trzeba mieć nieco cierpliwości, aby przejść z etapu na etap. Jest to dobra platformówka i polecam wam zagrać w ten tytuł. Czy to na PSX-a w stylu retro, czy powrócić nawet na emulatorze, albo zagrać w wersję PC-tową. Choć obawiam się, że przy komputerach PC z odpaleniem mogą być problemy ze względu na system operacyjny, który może nie być wspierany. Tak czy siak zachęcam do zagrania. Dzięki za uwagę i jak zawsze zapraszam do subskrybowania mojego kanału, no i cierpliwości w wyczekiwaniu na kolejne moje recenzje. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć!